Cześć, jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Mamy dla was, jak widzicie dzisiaj, po tej kubce, która tutaj leży. Hol zakupowy. Nie książkowy. Lumpeksowy, chyba tylko lumpeksowy. Jak coś, to w trakcie powiemy. W sumie przy okazji możemy pokazać... takie paznokcie kolorowe. Takie paznokcie kolorowe, do tego... Chrześcijańskie misia, bo to są tak. Krzyżyki. To też jest nowy z Vinted. I pierścień mocy. Kosiarza, tak. I on jest taki lawendowy tutaj. No, kupił ulubiony kolor, więc super. Okej, no to od razu zaczynamy, nie przedłużamy. Mamy nadzieję, że uda nam się to w miarę ładnie pokazać. Pierwszą rzeczą będą spodnie, które są trochę wyglądają jak spodnie od piżamy, jakieś tureckie wzory, nie wiem, ale mają duży potencjał. Czekaj, tak ładnie tutaj pokażmy w dół trochę. O. Tak, to jest tył. Tutaj mają takie piękne kwiaty na nogawce, jakieś takie wzory. Mega ładne są i no, mają potencjał, tak jak powiedziałam przed chwilą. Aha, czekaj. Tu jeszcze mam jedyną rzecz, którą już nosiliśmy, dlatego mamy też na wieszaku. I to jest taka mesz, siateczkowa koszulka. Gwiazdki. Jest piękna. Ogólnie super się nadaje do różnych stylówek, więc tak tylko pokazuję, zaraz wraca do szafy. Dalej mamy kolejne spodnie. Tak, i to jest moja ulubiona rzecz chyba z tego całego zestawienia, które tutaj tak będzie. Tylko że niestety no, akurat to było prane, bo chcieliśmy już też to, żeby Kuba ubrał, ale nie udało się ze względu na to, że się troszkę zbiegły w praniu. Więc, to jest dziwne, bo nie mają żadnej wełny tak, ani nic, więc... Nie, no właśnie nie wiem dlaczego, szczerze no mówiąc. I tym bardziej, że były na delikatnym prane, więc nie wiem, no ale dobra. To są spodnie szerokie. Ale jak się błyszczą. Tak. Tu mają ogólnie... Trzymaj, a ja pokażę koraliki. To jest tak jakby taki lampas wzdłuż boku nogi. Tutaj mają takie diamenciki i całe są jakby wrąby, które są zrobione z koralików, jak widać. I są mega efektowne. I ciężkie. Efektowne, dobrze mówię, tak. Troszkę się tutaj na dole na przykład poodczepiały koraliki, ale w ogóle tego nie widać. Jest ich tak dużo, że to nie ma takiego znaczenia. No i właśnie tak jakby ta podszewka... Jest dłuższa niż, niż te właśnie siateczkowe, tak jak widzicie, nogawki, ale wydaje mi się, że jak teraz leżą, to nie jest aż tak źle, więc zobaczymy, no w każdym razie były trochę luźniejsze i troszkę dłuższe, ale to nie jest. Mega mi się podobają, jak się błyszczą w kadrze. No pięknie. To jest... No śliczne są. Mega. Dalej mamy coś, co będzie trochę ciężko pokazać, ale jest to oczywiście używana, więc tutaj zastrzegamy. Kurtka skórzana. Nie wiem, jaka to jest skóra. Ja nic nie widzę. Jest dobrze? Tak. No, trochę wygląda jak taki płaszcz. Jak widzicie, jest mega sztywna i no. Sama nawet po prostu może sobie stać. Więc no, spoko myślę, bo po pierwsze, no, kurtki są zawsze fajne, żeby coś ciekawego dodać do stylówki. Szczególnie w zimie. No to nie akurat nie jest na zimę. Chyba ktoś jest odważny. Ale no, spoko. Dalej mamy też taką kurtkę, ale bardziej nie, jest no, koszulę. Nie, to jest koszula. No ale też taka wydaje kurtka. Nie, taka bardziej flanelowa ona jest. O, no. I tak. Trochę te kolory w kamerze przekłamują, bo jest wygląda na mega ciemną, a na żywo jest trochę jaśniejsza. No i ona jest taka basic, ale też widzę potencjał na takiego stylówkę rolnika. Może być fajnie. Zmiany kapelusz by się przydał. Tak. O, widzę, że tu jest jakaś mini dziurka. Teraz mamy t-shirt, bardzo fajny, bo z królem lwem. Moved by love. Mega słodki, chyba 6 zł za niego było. Aha, właśnie, bo nie powiedziałam. Część tych rzeczy jest z tej sieciówki Vivo. Vive. Sorry, bo my w Lublinie mamy galerię Vivo i Vive, więc zawsze mi się myli. I one były po około 10 zł, bo my tam korzystaliśmy z takiej akcji właśnie, że przywozimy stare ubrania i w zamian za to mamy kupon, żeby wydać pieniądze na nowe, znaczy na używane z Vive. I część było z ciucha, w którym kupowaliśmy za 2 złote chyba, nie, za złotówkę za sztukę. Więc no, na przykład, mieszane takie są rzeczy. Więc tu mamy bluzę, która kosztowała złotówkę. Bardzo mi się podoba i Kuba zwrócił uwagę, że ma kolory Gryffindoru, ale to nie jest jakiś merch z Harry'ego Pottera jak coś. Bo nie ma znowu herbu. Wygląda na mega ciemną. My chyba musimy postprodukcji rozjaśnić trochę, bo w ogóle to przekłamuje strasznie i nic nie widać, ale jest mega ciekawa, na przykład dlatego, że ma tutaj takie strzępienia, których oczywiście nie zobaczycie. No. Ale jest bardzo fajna. Tak, możemy jeszcze spróbować tak pokazać bardziej. A, no chyba się nie da. W każdym razie tak wygląda, bardzo ładna. Kolejny sweterek. Tak, i to jest Skillstara.
Ci, co jakby kojarzą, to będą wiedzieli, że fajny łup. Coffee, wudu, tumbler, tequila. I to ma jakieś tam takie, nie że dziury, ale że jakby puściły nitki, więc też to będę sobie zszywać. Na razie wszystko ponad miesiąca czekało, aż nagramy. No i fajne. O, teraz coś dla mnie. I koszulka z Pikachu. To było zadyszka na pewno. Tak, ja bardzo lubię, więc się cieszę. No, takie, no nie jest jakiś mega stylish, nie? Żeby tam robić jakieś nie wiadomo jakie outfity, ale też fajnie mieć takie tak. Ładne. Comfy outfity. Comfy, no właśnie. Znaczy t-shirty bardziej. Teraz taka kamizelka. Która jest zadyszka była. Tak, też taka półskórzana. Tak, ona ma skórę. Bo tu przód ma taki, a tył ma taki. Mhm. Więc tu nawet o tu widać z tym, jak to się bardzo rozbiega. Mhm. No i ona nam niestety w praniu pofarbowała trochę inne rzeczy, więc mogą być jakieś poplamione niestety, ale to myślę, że się odpierze. Tak, to będziemy sobie radzić. Tak, to nie są jakieś takie wielkie plamy. No i też bardzo interesująco się prezentuje, szczególnie, że ma właśnie te dwa kolory i też można coś ciekawego z niej ulepić, tym bardziej, że masz buty w identycznym kolorze, więc super. Prawda. Dalej to jest kurtko-koszula. To jest kurtko-koszula. Tutaj mamy taki sztruks, oczywiście jak widać jest beżowa. Z tyłu też jest trochę sztruksu i no znowu te połączenie materiałów wygląda tak, mega cool. Tak, w kamerze też chyba tak średnio to widać. Widać, może że odcienie się ten... różnią, no, jak... ale... Będzie widać. Ale na żywo widać. Mhm. W sumie są bardzo podobne te kolory, więc fajnie też, że po prostu ta tekstura jest trochę inna, a kolor właśnie podobny. To jest od biała mojej koszula. Mamy, biała koszula, tak, bo ona kupiła chyba dla mojego brata, ale była na niego za mała, bo on jest taki wielki w barach, że nie wszedł w nią. Ma także... bardzo fajny materiał. Ale to wiskoza. To... Nie, koton, 100%. Okej, okay. No dobra. Więc spoczko, zawsze biała koszula się przyda. Tak, jest bardzo ładna. Na przykład pod sweterek biała koszula wygląda cudownie, jak ten kołnierzyk wystaje. O, to jest coś, co się poplamiło. Jak ktoś zna chyba japoński, tak, czy koreański, nie wiem, to mi się wydaje, że jest koreańskie. I don't know. Ja bym strzelał, że... No to jeśli ten azjatycki język znacie, to dajcie znać, co tu jest napisane. No tutaj na przykład mam jakąś plamę. I to no. Ogólnie jest tak jakby, że jak flash dacie, no to się tak odblaskuje. Takie holo. Odblaskowy tak. Materiał. No. Tak. Więc fajnie. Idziemy dalej. Kolejny t-shirt. Mhm, zadyszka był. Pinokio. Ciekawe są te t-shirty bajkowe takie. I on też ma 100% bawełna, więc mega fajnie. I jest tak. Kotek. Widać, że kotek. Jest kotek, jest impreza. Popraw sobie sygnet, bo ci spada za duży trochę. To jest dobre. Znaczy, no, to już budowa palca. To jest teraz bardzo śmieszna rzecz. Mi się to bardzo podoba, ale mam jedno zastrzeżenie do tego i zaraz to jest bluza, która jest taka... Jak się zakryłeś? Siateczkowa, znaczy siateczkowa nawet nie. No dziurawa. Tak, nie no, z siatki takie jakby, nie? Tak. I mi się nie podoba, że tutaj na dole jest to... coś. No. Uważam, że dużo lepiej by wyglądała, gdyby tego nie było. Taka bardziej właśnie, żeby dopełnić outfit. No ten kaptur brzydko wygląda, jak się go założy, nie? Ale ma. Spoko. No, przed niczym nie ochroni. Właśnie. Ale no znowu do outfitu fajnie. Tak, jest bardzo fajne. Właśnie taka na lato, na wiosnę. Mhm. Fajnie będzie się w to ubrać. Dalej mamy koszulę w dżunglę, powiedzmy. Bardzo mi się podoba ona. Mamy tu różne roślinki. Na przykład jest małpka. Tu jest małpka. Gdzieś jeszcze była. O, tu jest pantera. Pantera? Tak. O, faktycznie, super. To ja chyba na panterę pokazałam, że to małpa, sorry. Był Pinokio, Król Lew, to teraz Księga Dżungli. Ej, fajnie, no. Jeszcze to nie koniec bajkowy. O, to też jest super. To jest koszulka z Mario. Która ma jakieś 10 XL, kurczę, ale... Ale jest super, bo znowu, ma Mario. Jakby można robić stylówkę luźną. Fajnie. No i bardzo ładne w ogóle jest jakość. Ona była na piżamach, ale nie sądzę, tak, że to jest to piżama, jest, szczerze mówiąc. To jest chyba nawet oficjalny merch. Tak. Więc super. Dobra jakość. I czy ten Mario zawsze miał uszy? Tak i nie. No właśnie, ja nie kojarzę go z uszami. To jest coś, co też ma plamę. Ale jest sweter. On ma jakiś kaszmir w składzie, więc dlatego go wzięliśmy, ale też jest nawet ładny. Można go ładnie wystylizować. Ten prawda? Koszula by tu pasowała z tym tak, kołnierzykiem. Spód. Nie umiem się wysłowić jakoś. To jest od Gosi, czyli od mojej siostry. Kuba dostał. Chyba lniana. Lniana, tak. Tak się wydaje z dotyku przynajmniej. Masz też lniane spodnie w identycznym kolorze, więc możesz zrobić monochromatyczną stylówę. Takie są najlepsze. Mam nadzieję, że monochromatyczne to było dobre słowo. Coś to dajcie znać. Jednokolorową. No, okej. Dobra, dalej to jest śmieszne. Bo to jakby nie jest samo w sobie jakieś super ładne, ale ma tutaj... Zapomniałem, zielonka. Że to tu ma. No, tu jest jakiś sokół chyba.
no i koń, więc muzykanci z Bremy, także kolejna bajka zaliczona. No i Kuba jakby kocha sarny i jelenie, więc i musieliśmy to wziąć. I też było za złotówkę, więc kurczę, nawet jakby miał chodzić w tym na co dzień i nie wychodzić w tym nigdy, to spoko. Mam to. Czy do tego nie było jeszcze zestawu? Nie, nie było. To znowu wygląda jak wujek w 2005 na weselu. Nie, wujek by się nie ubrał w różową koszulę. To nie jest różowy, to jest fioletowy. Fioletowy, no ale no. Wiesz. Nie, no ubrałby się na wesele. Ubrałby się na wesele. Zobaczymy się we wrześniu. Ha, ha, ha. No. No, bardzo ładna. Ja lubię takie kolory. Na żywo jest bardziej żywa, zimna tak. I żywa, tak. Ale też można właśnie, no po pierwsze ulubiony kolor Kuby znów. A po drugie można też ją wystylizować. Ja widzę potencjał w takich rzeczach, więc no i złotówka. Ja też widzę. Nie było. You know. Kolejna koszula, tym liniana, razem ale chyba różowa. Z jakimś dodatkiem. Tak, Kuba ma strasznie mało takich łososiowo-różowych rzeczy, więc przyda się. No i też na lato takie lniane rzeczy to no, są do pracy, najlepsze. Jak masz kurde 30 stopni w tym, nie? Kolejny t-shirt z bajką. Mhm. Z... Tu ma nadrukowany... Cruello. Tak, Cruella. Tak, jakby dodatkowy materiał, że tak, się... to jest bardzo ciekawe. I no i błyszczy, jak widzicie? Czy tu widać w kamerze? When you found out your ex got arrested. To w sumie koszulka z memem. Tak, koszulka z memem. Śmiesznie. Ej, te bajkowe memy są fajne. Jakby, może ktoś uważać, że to cringe'owe, ale... Ale nie, my nie. Wystylizujemy. Będzie dobrze. Co chwilę pokazuję, jak kciuki. Taka bluza. Ona też ma gdzieś plamę jakoś, ale ja to też ogarnę. I zobaczcie, jakie ma ładne kolory. Super ładne. Jakby ten taki turkusowy, jasny różowy i beż. Mega fajnie wygląda to połączenie. No i jest taka trochę krótsza, ale spoko. Kto by się przejmował? Teraz znowu, znowu krótsza. I też podobne kolory. Połączenie fioletowo-różowe mi się mega podoba i fioletowo-czerwony. Na okładkach też róbcie więcej książek z takimi kolorami. To jest dziwna rzecz. Bo ja to nie jest wiem, jak on to złapać. To jest ogólnie sukienka. Ona też ma tutaj takie jakby przedarcia, w sensie jest tak jakby z siateczki cała. Zaraz to zobaczycie jeszcze. I tutaj się odpruwa tak jakby, więc to sobie złapię, bo widzę, że po prostu szef jest słabo zrobiony i w każdym miejscu praktycznie odchodzi tak jakby takie zaobrębienie materiału dodatkowe. Albo całkowicie to utniemy, bo może się będzie strzępiło. I tak jak to mówię, to jest sukienka. Ona jest cała z siateczki. Jak ma niej to, niby ktoś to nosić, jak to jest do czego, nie? Przytrzymaj, proszę. No i tutaj ma takie ściągacze. Jak widzicie, jest mega krótka, ale my planujemy to oczywiście na przerobić. Biały long sleeve, nie przerobić. A. I w spodniach to nosić. Jakby jako taki top, ładne to kolory, mega by ładne. Ja ostatnio jakby tak wymyśliłam, że ja lubię w ogóle kolory takie natury, czyli powiedzmy zielony, brązowy, żółty, niebieski. I czuję się też w nich dobrze, no i to jest kwintesencją tego. To wygląda jak jakaś, nie wiem, zaschnięta lawa albo coś. No to jakby nie ten kolor trochę, ale wiecie, o co chodzi. O, to też jest mega fajne. To było zadychę. O, widzicie, jak się ładnie mieni. To jest koszula, to można tak powiedzieć, no taki long sleeve a la koszula, która ma przezroczyste rękawy i to są jakby krople deszczu zrobione, takie czarne. Nie, na tym tu trzeba pokazać. O. Lepszy pomysł. Tak wygląda. Są takie wypukłe i jakby to zrobione było z wosku. Wiadomo, że nie jest pewnie to jakiś plastik. Ale bardzo fajny efektownie efekt. Efektownie wygląda. Tak. No, można ją też ładnie wystylizować. I pięknie się błyszczy. Nawet tutaj troszkę widać to. No i te rękawy robią największą robotę. Fajnie jest... jakby to było całe takie. Ale jakby wiadomo, że już jest cały, można to ubrać i w tym wyjść. A na przykład w tej gwiazdkowej, no to trzeba jeszcze myśleć o czymś. Tak. Powoli zbliżamy się do końca. Mhm. Mamy koszulę w Monstery. Tak, to jest z Zary w ogóle, zadyszka była. I ona jest znowu różowo-zielona, także jak ktoś tak. oglądał poprzedni filmik, to wie, o czym mówimy, dlaczego zwracamy uwagę. To jest kolejna koszula. I to jest z Shein, tak? Z Shein. No i wiadomo, że jakby nie kupiliśmy nie tego... Nie wspieramy, ale z drugiej ręki, z ciucha. Dajemy wiadomo. Drugie życie. No, to prawda. Pewnie to jest 1000000% poliester. I tak. Tak się prezentuje. No niestety nie zapięta, ale nie szkodzi. Podobają mi się te kolory bardzo. Znowu te natury, kolory. I też może być coś ciekawego z tego. Tutaj jest chyba taka rzecz, ze światem. Basic bluza, tak, z ładnym tutaj przesłaniem. Bardzo ma piękny ten kolor do jeansów, jakichś tych, taki full niebieski outfit, super.
I jest zmechacona i ma jedną dziurę, jakby w sensie na szwie się rozeszła. Ale to wszystko pachą, da się więc przyklepać. Też to jest 3 sekundy roboty. Mamy też taką golarkę do ubrań, więc spoko, bo no, zawsze to ułatwia. I często się, czy te ubrania, które już macie, czy kupujecie z lumpeksów, to w 10 sekund da się naprawić po prostu. Ja nie wiem, czy to mi się podoba, czy nie. Mi się bardzo podoba z kolei. No to dobrze, to najważniejsze. Taka tie-dye bluza brzoskwiniowo-biała. I no. To tyle tak naprawdę. To tyle, tak. Też za złotóweczkę. Nic specjalnego. W sumie nawet ale jakby miała być po zdaniem. Domu, to coś ładniejszego, jakby kurier zadzwonił nagle, nie? Tu mamy takie śmieszne spodenki. Tak, one są kupione ze względu na to, żeby zrobić z nich piżamę, więc no nie są jakieś super walory estetyczne. W sensie są cute. Są fajne. Ale tak, żeby w nich wyjść, znaczy kurierowi można otworzyć, nie? Ale żeby wyjść na zewnątrz, no to tak już trzeba pomyśleć. Trzeba byłoby bardzo dostosować resztę outfitu. No, już dałoby ciężko, się, tak. Ale byłoby ciężko. Ciężko by było. No i tak jakby kupiliśmy, więc pokazujemy. Strasznie cute wyglądają, mega ładne. Co, chyba ostatnie 3 rzeczy nam zostały. Tak, tak. 4. No. Taki long sleeve, paseczki. Fajną ma tutaj taką cechę, że ma wiązanie z przodu. Tego prawdopodobnie w ogóle nie widać. Tak. Ale, czekaj, może tak zrobimy. O, już lepiej trochę. Tu widać jeszcze, że jest takie coś. No i też trochę w sumie kolory Gryffindoru znowu, więc do tak tamtego naprawdę swetra może gdybyśmy się matching ubrać, nie? Bo tu też jest granatowy, żółty i ten bordowy. No i jakby przekonało nas to, że ma to wiązanie, mimo że to nie jest najładniejsza rzecz ever, to wiązanie, ale... Ale zawsze coś ciekawego. I znowu mamy różowo-zielone i chyba znowu Zara? Czy mi się wydaje? Znowu wujek Zara. Na weselu. Znowu wujek na weselu, ale to znowu ma potencjał. Tak to wygląda. To mi się kojarzy z takimi koszulami nocnymi z XIX wieku, jak w filmach Ej, no, czy bajkach i Scrooge mógłby w tym chodzić. Tak, tak, racja. Dokładnie. No. O, i tu mamy kolejną rzecz, już widzę, że poplamiona tak. Od naszej Kamili. O kurde. No, ona się mocno poplamiła. Ale to też albo będzie na co dzień, bo też znowu kosztowała złotówkę, albo no jakoś spróbujemy to odprać. Jak się ten ona... kolor już z tej kamizelki jakby przeniósł na drugą rzecz, to powinien z tej rzeczy też zejść. Jak coś to mamy odplamiacze, a jak nie, no to zrobimy po prostu tak, jakiś. Tak, a ta koszulka przyjęła wszystkie obrażenia i ochroniła tak. Całą resztę rzeczy. Znaczy to ma jeszcze chyba plamy, a to... Ale nie aż takie. No dobra. I ostatnia rzecz. Niebieski golfik. Tak. Taki bardzo ładny. Tu jest taka plama, ale i tak my nie będziemy go nosić samego, więc jak tak. Coś da się tu uratować. To jest taki błękitny. Tutaj też jest, nie wiem czy to widać, chyba tak. Na pewno go będziemy odpierać jeszcze raz. Tak. Bo tak jak mówię, to tylko było uprane, położone i tyle. I czekało na tak. Nagranie. Miesiąc ponad. Więc mamy nadzieję, że się odpierze. Jak nie, to i tak możemy go nosić, bo tutaj najważniejsze jest to i rękawy, bo i tak zazwyczaj coś na to nakładamy. Na przykład ja bym mogła to teraz mieć na sobie pod tą koszulę. No, więc to był nasz haul. Nie wiem, ile w sumie wydaliśmy na te rzeczy. Myślę, że tak ze 150 zł łącznie. Ja nie pamiętam. Może 200, no bo tam było kilka rzeczy za dyszkę. Nie pamiętam, nie chcę nie, pamiętać. Nie, 200 chyba nie. Chyba 40 w tym, co po złotówce płaciliśmy. No i tam. Nie, no tak 150 mniej więcej, więc spoko cena, bo jednak to dużo rzeczy. No i jak coś będziemy przemierzać, to dopiero teraz tak naprawdę, bo tam nie ma przemierzalni oprócz tego Vive, które... Tam po 10 zł było kilka rzeczy, no to były przymierzane, te po złotówce nie, więc jak coś, no to będą na Vinted wystawiane te rzeczy, jeśli się nie podpasują, ale myślę, że nie będzie takiej, szczerze mówiąc. No i co? Dziękujemy Wam za obejrzenie. Mamy nadzieję, że szybko uda nam się nagrać kolejny taki haul, ale na razie jeszcze nie mamy w planach kolejnych zakupów, bo to wszystko racjonalnie, wiadomo. Tak. No i co? Ale będziemy się jeszcze pojawiać. Tak. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Cześć.